Mieszkańcy jednej z dzielnic Jaworzna Jelenia Dębu poprosili naszą redakcję o interwencję, nagłośnienie problemów, z którymi się zmierzają. Jak nam powiedzieli, najbardziej dla nich jest przykre to, że nie ma kto im pomóc je rozwiązać. Panie Silbert, my tutaj mieszkamy i przykre to jest, żebyśmy się upominali o swoje. Bo jak byliśmy panu potrzebni, to pan latał, ogłoszenia tutaj pan stawiał swoimi ludźmi, żebyśmy na pana głosowali. Co mamy w zamian za to? Jednym z problemów, z którymi nie dają sobie rady, to ogromne natężenie samochodów ciężarowych przejeżdżających przez dzielnicę. Ich zdaniem zły stan drogi dzielnicy jest dewastowany właśnie przez kierowców ciężkich samochodów ciężarowych. Dzielnica kiedyś tutaj była, to przejeżdżają może 2-3 samochody w ciągu godziny, a teraz w ciągu godziny to można policzyć ze 100. Pomimo znaku, który zakazuje przejazd pojazdom powyżej 5 ton, kierowcy niestety się do tego nie stosują. Urządzają sobie wolną amerykankę, robią co chcą, niszcząc przy tym nawierzchnię drogi. A progi zwalniające, które są na drodze, jak twierdzą mieszkańcy, w ogóle nie zdają egzaminu. Ciągle jest natężenie większe ruchu spowodowane ciężarowymi autami, które przekraczają 5 ton nagminnie. Ta droga to nie jest obwodnicą, tylko to jest taka jakby, no nie mówię, że wewnętrzna droga, ale taka droga po prostu miejska tutaj, nie? I nie powinno się tak odbywać takiego ruchu jak tu jest, tych ciężarówek w stronę Chełmka. Bo tam myślę, że też im to przeszkadza, bo te progi zwalniające, które tutaj są, to jest jakieś duże nieporozumienie. Tutaj to jeszcze jest jako tako, ale patrząc na ten drugi próg zwalniający tam, i ta kostka wyłożona, i te trzęsące się domy. Ja mieszkam koło samego progu zwalniającego, który się kończy. Przyjeżdżające samochody powodują to, że naprawdę dom cały czas się trzęsie. I ja uważam, że na taką drogę krótką, jaka tutaj jest, powinien być tylko 2 progi zwalniające. Jeden na początku Dębu, bo mamy bardzo ostry zakręt, a drugi na samym końcu Dębu, bo też jest bardzo ostry zakręt. A te tutaj uważam, że są niepotrzebne, no bo powodują tylko drgania domów i myślę, że za jakieś pęknięcia. My mamy kolumnę pod balkonem na przykład pękniętą. Myślę, że z tego powodu, bo wszystkie ciężarówki, które przejeżdżają, one nawet nie zwalniają. Nawet nie zwalniają. Jadą tymi ciężarówkami i śmieję się na wprost. No. To po prostu nikt nie reaguje, no bo jak nie ma policji, nikt tego nie pilnuje. To po co w ogóle te znaki postawili? To jest ściągnąć, po co wydali ten wydatek. A gdzie jest inspektor nadzoru w ogóle, który odebrał te chodniki i tą drogę? Przede wszystkim i też hałas, który przeszkadza non-stop, bo najbardziej natężenie to jest od godziny porannej do godziny popołudniowej, takiej wczesnej, nie? Jak to wszystko jedzie do pracy i wraca z pracy. No i oczywiście plus te ciężarówki i te niby beczkowozy, które chyba rozmiarem przewyższają te zwykłe. Odnośnie tych beczkowozów, że dobrze by było, gdyby one tutaj nie przejeżdżały, żeby, bo kiedyś był zrzut tam koło Przemszy i dobrze było, gdyby to tam gdzieś było zrobione. My byśmy nie mieli tych samochodów przejeżdżających na tyle często, więc byłoby fajnie, ale czy to się da zrobić, to nie wiem. No. Mieszkańcy powiedzieli nam, że problem był poruszany wielokrotnie na różnych szczeblach władz naszego miasta, jednak kończył się negatywną odpowiedzią. Co dzień zadają sobie pytanie, czy ktoś jest w stanie im pomóc go rozwiązać? Pisaliśmy pismo do Urzędu Miejskiego, do Zarządu Dróg i Mostów, ale oczywiście negatywne odpowiedzi. Tak, myśmy byli w zarządzie, ale okazało się, że nic z tym nie mogą zrobić, bo ponieważ to unijnie jakoś już jest, że muszą być takie progi zwalniające. Za każdym razem jak się idzie coś załatwić, to zawsze jest duży opór. Dlaczego ta walka musi trwać aż tak długo? Przecież my też jesteśmy tutaj i też jesteśmy ludźmi i też czujemy i odczuwamy to wszystko, które jest... dla nas niedogodne, nie? Nie jest to jedyny problem, z którym się zmierzają. Brak chodnika przy ulicy Dąb, który z niewiadomych przyczyn nie został dokończony do dziś, i brak pasów przy ulicy Dąb przy Kaplicy, o które walczą mieszkańcy. Jak powiedzieli, ich brak stwarza zagrożenie dla pieszych. Brak chodnika też nie wiadomo z jakich przyczyn nieskończony został i nie ma też pasów przed kaplicą w Dębie, co też stwarza niebezpieczeństwo i zagrożenie przechodząc z chodnika do kościoła. Ja myślę, że ułatwiłoby to na pewno, bo czasami jest tak, że jedzie ciąg 4-5 samochodów i trzeba po prostu czekać, nie? Także myślę, że na pewno by było. A chodnika też brakuje, a pomimo to ten chodnik nie jest równy, on jest taki po prostu, no jakby to powiedzieć, góra, dół i tak, nie jedna osoba się tu na rowerze też wywróciła, także też ma wiele do życzenia. Mieszkańcy interweniowali i zgłaszali swoje problemy do władz Urzędu Miasta oraz MZDiM, jednak wszystkie odpowiedzi były negatywne. Mimo tego proszą i apelują, by ktoś zainteresował się tą dzielnicą i problemami mieszkańców. Pan prezydent, jak to ogląda, i władze, żeby się zajęło w końcu też dzielnicą Dębu, a nie tylko środkiem Jaworzna, centrum. Piękna dzielnica Jaworzna, ale jedną prośbę mam, jeżeli to będzie puszczone. Panie Silbert, czy my jesteśmy tylko od głosowania na pana? To chciałem powiedzieć. Teraz nawiązując do drogi, popatrzcie na tą drogę. Ta droga nie jest przygotowana na tiry, na ciężkie samochody. Nie jest. Nikt się tym nie interesuje. To jest zero, po prostu zero. No. Do sprawy jeszcze powrócimy. Poprosiliśmy Komendę Miejską Policji w Jaworznie i Miejski Zarząd Dróg i Mostów o wypowiedź. Co sądzą o tej sprawie? Po otrzymaniu odpowiedzi treść opublikujemy.